Hej, z tej strony Necja, to coś, czego jeszcze nie robiłem. Witam w pierwszym filmie z serii omawiam fabułę postaci z in-game opisu, gdy pojawia się ona w grze. Tak, nie przesłyszeliście się? W tym filmie omówię to, co ukazane nam jest w lore Linkszy. Cały format jest w pewien sposób podobny do urodzinowych shortów, które tworzyłem w zeszłym roku. Tam jednak byłem w stanie opowiedzieć tylko jedną ciekawostkę o postaci. Tutaj mogę się rozwinąć. Także teraz spodziewajcie się tego typu filmu za każdym razem, gdy nowa postać pojawi się w Genshinie bądź Star Rail. Zenless niestety nie ma tego typu opisów postaci. Albo po prostu jestem ślepy i o nich nie wiem. Zdecydowałem się stworzyć tego typu serię, ponieważ według mnie przerwy pomiędzy filmami na kanale są zbyt długie i chciałbym jednak zapełnić luki czymś, co jest łatwiejsze do zrobienia. Nie martwię się, film o fabule Penacony jest w produkcji, po prostu znajdowanie wszystkich rzeczy na temat tego świata jest wyjątkowo trudne i łatwo coś pominąć. Nie mówiąc o tym, że większość fabuły jest ukryta za bajkami Clockiego i trzeba to wszystko jeszcze rozszyfrować. Od razu też mówię, że tego typu filmy nie pojawią się dla przeszłych postaci. Prawdę mówiąc, byłoby to już dla mnie zdecydowanie za dużo. Zanim jeszcze zacznę film, od razu uprzedzam, że film o Shilonen, która w momencie tworzenia tego filmu wychodzi za tydzień, będzie trochę później. A to dlatego, że w momencie, gdy wyjdzie wersja 5.1 Genshina, ja przez cały tydzień będę niedostępny. Już dalej nie przedłużając, przejdźmy do tematu filmu, Linkszy. Na początek przypomnimy sobie wszystko, co o niej wiemy z questów. Linksha jest Vidyadharą, czyli dla osób, którzy nie wiedzą, smokopodobnym stworzeniem, takim jak Danheng czy Bailu. Urodziło się na Luofu, jednak musiało opuścić to miejsce i udać się na Xianzhou Jumin, czyli inny statek floty, ponieważ jej mistrzyni przeprowadziła pewnego rodzaju leczenie na nowo wyklutym Danhengu, aby ten dostał wspomnienia ze swojego dawnego życia. Teraz Linksha wróciła na Luofu i została nową mistrzynią kotła Komisji Alchemii, co jest najwyższą rangą w tamtym miejscu. Co nowego dowiedzieliśmy się natomiast z informacji z jej profilu? Cały profil Linkszy składa się z czterech części. Pierwsza z nich przedstawia nam moment, gdy była ona wciąż małym Vidyadharą. Linksha pobiegł do swojej mistrzyni Yunhui, aby pochwalić się swoim udanym eksperymentem. Jednak gdy wbiegła do biura, zauważyła, że zajmuje się ona leczeniem pacjentów. Na widok Linkszy Yunhua zawołała ją, by ta pomogła jej w rozpoznaniu choroby pacjenta. Mała Danju, masz świetny węch. Czy możesz powiedzieć mi coś o kondycji tego pacjenta? Tutaj prawdopodobnie po raz pierwszy słyszymy prawdziwy mi Linkszy, Danju. Danju podeszła wtedy bliżej do pacjenta i zaczęła go wąchać. Wyczuwam delikatny zapach przejrzałego owoca. Prawdopodobnie znak niedoboru śledziony z nadmiernym pragnieniem. Odpowiedziała. To by pasowało z moimi wcześniejszymi przypuszczeniami, więc jakie leki powinien brać? Spytała się ponownie Yunhua. Wtedy Danju wyciągnęła tabletkę i powiedziała pół tabletki rewitalizującej, popijając wodą. Później tego samego dnia, kiedy Danju i Yunhua były same, Danju spytała się, czemu dalej przyjmuje pacjentów, ponieważ pozostali lekarze bardziej zajmują się leczeniem siebie niż innych. Wtedy miejsce miała kolejna rozmowa między dwójką. Mała Danju, usłyszałaś coś? Spytała Yunhua. Słyszałam ludzi mówiących o tobie okropne rzeczy, odparła Danju, próbując się nie rozpłakać. Mała Danju, co według ciebie jest obowiązkiem lekarza? Yunhua uśmiechnęła się i wzięła Danju na ręce. Oddanie studiować medycynę, leczyć chorych i ratować innych, odpowiedziała. Jeśli tak właśnie jest, to czy uważasz, że lekarze tacy jak ja powinni codziennie ciężko pracować i starannie wykonywać swoje obowiązki? Zadała ostatnie pytanie Yunhua. Tak, mistrzyni, odpowiedziała Danju, jednak nawet widząc uśmiech Yunhui, ta nie była w stanie pozbyć się cienia wątpliwości w swoim sercu. Tak kończy się pierwsza część historii Linkszy. Kolejne trzy nie przedstawiają jednak osobnych historii, a są niejako podsumowaniem jej życiorysu. Dla mojej Danju, lata, które spędziła razem z Yunhua, były najlepsze w jej życiu i w ich trakcie starała się nauczyć o wszystkim, co tylko mogła. Dziwnych kreaturach z innych planet, powstaniu Mary czy prawdziwej esencji abominacji dostatku i lekach, które są w stanie złagodzić napady Mary. Jakby ktoś nie pamiętał, Mara jest chorobą, którą ma każdy długowieczny mieszkaniec Xianzhou i to właśnie przez nią pod sam koniec swojego życia zmieniają się w potwory Mara Strak. Jednak w trakcie, gdy Danju uczyła się wszystkich nowych dla niej rzeczach, Komisja Alchemii stała się dosyć niebezpiecznym miejscem. Też w tamtym momencie Yunhua postanowiła przeprowadzić eksperyment na Danhengu, przez co prawie od razu została usunięta ze swojej roli mistrzyni kotła. To jednak nie było coś niespodziewanego dla Danju. Od dawna była w stanie wywężyć, że coś w tym miejscu dzieje się nie tak. Zaczynając od szeptów preceptorów,
czyli starszych wśród Widyathara, kontynuując na zapachu tajemniczej rośliny, unoszącej się wokół Komisji Alchemii, kończąc na nocnych wypadach jej mistrzyni do Shaklin Prison. Danju nie połączyła jednak ze sobą wszystkich kropek i gdy zdała sobie z wszystkiego sprawę, było już za późno. Próbowała uzyskać pomoc od jej przełożonych w Komisji Alchemii, jednak niegdyś miłe i serdeczne osoby teraz potraktowały ją dosyć oschle. Danju próbował udowodnić niewinność Yunhui, jednak to nie zdawało się na nic. W końcu pewnego dnia udało się dwójce spotkać po raz ostatni. Wtedy Yunhua powiedziała Danju, by ta jej więcej nie broniła. Ta próbowała się z nią sprzeczać, jednak wtedy wyczuła nowy zapach. Zapach konspiracji przeciwko niej. Po tym wydarzeniu Danju opuściła Luofu i udała się na Sienzhou Juming. Tam spotkała się z wysokim starszym Ardens Regia i otrzymała pozwolenie na naukę specjalistycznych metod leczenia, takich jak akupunktura, aromaterapia i hipropatia w sekcie przeszywającego wzroku. Po jakimś czasie Danju nauczyła się, że każdy rodzaj choroby, specjalnie podając to w cudzysłowiu, ma swój własny zapach. Wymienione tu są trzy z nich. Pierwszy to zgniły zapach zazdrości. Kiedy studiowała na Juming, została oskarżona o kradzież ziół medycznych, jednak udało się jej rozwiać wszelkie wątpliwości wobec niej, tworząc kadzidło, o którym inni mogli tylko pomarzyć. Kolejny zapach to cuchnący zapach konspiracji i hipokryzji. Kiedy pracowała z ekspertami biotechnologii z innych planet, udało jej się dowiedzieć o ich sekretnym planie i próbach współpracy z uczniami Sanctus Medicus. Trzecim zapachem jest plugawy zapach siwej żądzy. Kiedy pracowała jako lekarz wojska Juming, odnalazła leki ukryte w barakach i dzięki nim odkryła sekret skorumpowanych żołnierzy. Nikt nie był w stanie ukryć przed nim swoich chorób. Zdecydowała, że nawet jeśli nie jest w stanie dominować nad innymi jak jej mistrzyni, to poświęci się nauce ludzkiego serca, by móc go pokonać. Wtedy też zmieniła swoje imię na Lingxia. Przez następne lata Lingxia udało się połączyć alchemię Luofu z technikami Juming, przez co stała się lekarzem znanym w całym sojuszu z Sienzhou. W tym momencie przechodzimy do opisu aktualnych wydarzeń. Gdy Lingxia zaoferowano pozycję mistrzyni kotłana Luofu, początkowo była dosyć podniecona. Jednak gdy przybyła na statek, zauważyła, że problemy w komisji nie tylko nie zostały rozwiązane, co nawet ich przybyło. Według niej pierwszym problemem jest to, że ludzkie zainteresowania są nieczyste, a nepotyzm zbyt rozpowszechniony. Drugim brakuje profesjonalizmu i każdy zarzuca sobie nawzajem winę w przypadku niepowodzenia. Trzecim niesprawiedliwy system kar i wynagrodzeń. Czwartym badanie uznane są za bezwartościowe, a wizyty pacjentów są zaniedbywane. Piąte osoby na górze przywłaszczają wszystko, pozostali są zniechęceni, a zaniedbania szerzą się już od dłuższego czasu. Lingxia zaczęła rozmawiać ze wszystkimi członkami komisji, by w ten sposób dowiedzieć się więcej o znajdującym się w tym miejscu problemie. Mimo tego, że uśmiecha się przed wszystkimi, to wszystko przyprawia ją o dosyć duży ból głowy. Pewnego razu Lingxia oglądała fale odbijające się o brzeg i zaczęła myśleć o swojej mistrzyni i tym, jak ciężka jest nauka i praktyka w obliczu ciężarów ludzkich spraw. I to jest na tyle z profilu Lingxia. Jeśli ktoś się zastanawia, to jej Lightcon jest opisem tego, w jaki sposób chciałaby naprawić komisję dywinacji, co przerwane jest jej własnymi myślami, że nie powinna się tym zajmować w trakcie wakacji. Dlatego uważam, że z tego filmu to już na tyle. Napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się tego typu rodzaj filmów. A teraz dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że Lingxia Wondrous będą Lingxia Havers. Ja na przykład przegrałem swoje 50-50 i teraz nie mam już w ogóle Jade'ów. Jeśli spodobał wam się film, to dajcie lajka i suba. Nie zapomnijcie też sprawdzić mojego TikToka. Jeśli chcecie, możecie też wesprzeć kanał na Ko-fi. A teraz się z wami żegnam i do następnego filmu.